Bardzo serdecznie witam dzisiaj w tym szczególnym dniu, 31 października. 505 lat temu dokładnie rozpoczęło się dzieło, które zmieniło nie tylko Kościół, ale zmieniło cały świat. Mam na myśli reformację. Dokładnie 505 lat temu augustiański zakonnik, doktor teologii, profesor na Uniwersytecie w Wittenberdze, ksiądz Marcin Luther ogłosił swoje 95 tez, które wzywały do dyskusji, dysputy nad stanem Kościoła. Wzywały do tego, by chrześcijanie wrócili do korzeni swojej wiary. 505 lat temu rozpoczęło się to dzieło, które zmieniło świat. Zmieniło także ten nasz mały świat, jakim jest Śląsk Cieszyński. To niezwykłe miejsce na mapie naszego kraju, Europy. To niezwykłe miejsce na mapie świata, gdzie reformacja odcisnęła tak głębokie piętno, ma tak ogromne znaczenie dla kultury, dla tradycji tego właśnie miejsca. Jesteśmy w Kościele Jezusowym, największym ewangelickim kościele środkowej Europy. I myślę, że bez tego kościoła żaden cieszyniak nie wyobraża sobie panoramy tego miasta. Drodzy, tak samo dziś nie potrafilibyśmy sobie wyobrazić świata bez reformacji. Bo reformacja to nie tylko historyczne wydarzenie, które miało miejsce 505 lat temu, czy wtedy zostało zapoczątkowane, ale to wydarzenie, które w znaczny sposób wpłynęło na to, w jaki sposób żyjemy dzisiaj, w jakim świecie żyjemy dzisiaj. Dokładnie 500 lat temu, we wrześniu 1522 roku, wydrukowano dzieło, które oprócz tez Lutra chyba największe ma znaczenie, jeśli chodzi o historię reformacji. Mam na myśli lutrowe tłumaczenie Nowego Testamentu. Ksiądz Marcin Luther uważał, że najważniejszym jest to, aby każdy chrześcijanin mógł samemu czytać, rozważać i wdrażać Słowo Boże w swoje życie, by mógł samodzielnie kształtować swoje życie z Bogiem. Dlatego właśnie dokonał tego dzieła. Przetłumaczył najpierw Nowy Testament, a potem wiemy, że przy pomocy także swoich współpracowników, także Stary Testament. Biblia Lutra to po dzień dzisiejszy wiekopomne dzieło, które wpłynęło na kulturę całego świata, bo wiemy, że za Marcinem Lutrem dzieła tłumaczenia Biblii dokonywali także inni. W Polsce chociażby ksiądz Stanisław Murzynowski, młody teolog, który dokonał właśnie tłumaczenia Ewangelii, jest autorem polskiej ortografii, o czym nie wszyscy pamiętamy. Tłumaczenie Biblii na języki narodowe. Tłumaczenie Biblii na język, którym człowiek posługuje się na co dzień. Otwarło drogę do wolności słowa, do wolności wyrażania swoich poglądów. Dziś cieszymy się z tego, że w Polsce mamy wiele tłumaczeń Biblii. Także to, które trzymam w ręku, ekumeniczne tłumaczenie Biblii. Tłumaczenie i wydanie, które łączy chrześcijan różnych wyznań, różnych tradycji. I dziś wspólnie jako chrześcijanie różnych wyznań i różnych tradycji sięgamy właśnie do Bożego Słowa, sięgamy do korzeni naszej wiary, do fundamentu naszej wiary, który jest fundamentem wolności chrześcijanina, które to Słowo Boże jest fundamentem wiary, ale fundamentem także tego, czym chrześcijanin i kim chrześcijanin jest w społeczeństwie. Dlatego to tak ważne, byśmy dzisiaj współcześnie pamiętali, że reformacja to nie tylko historia, reformacja to nasze dzisiaj, tu i teraz. Reformacja to wydarzenie i dzieło, które kształtuje dziś nasz światopogląd. Dziś naszą postawę wobec tego świata. Dziś w kościołach ewangelickich, także tutaj w Kościele Jezusowym,
odprawione zostaną nabożeństwa upamiętniające 505. rocznicę rozpoczęcia reformacji. Ale nie tylko, ma to być historyczne wydarzenie, które zostaje upamiętnione. Nie tylko wspominanie jest ważne, ale ważne jest to, byśmy dzisiaj jako chrześcijanie w środku Europy zdali sobie sprawę z tego, kim jesteśmy, jakie zadanie jest nam dane, jakie zadanie jest nam powierzone, by świadczyć o Chrystusie, świadczyć o wolności Bożych dzieci, świadczyć o tym, że jako chrześcijanie mamy szczególną misję w tym świecie. Misję miłości, miłosierdzia, misję głoszenia pokoju, misję głoszenia pojednania, misję niesienia dobrej nowiny wszędzie tam, gdzie toczy się konflikt, wojna. Mam tutaj na myśli chociażby ten konflikt, który toczy się za naszą wschodnią granicą. Dziś reformacja to wezwanie do chrześcijańskiego świadectwa w tym świecie. To wezwanie do tego, byśmy jako chrześcijanie, ewangelicy, ale mogę to z całą świadomością powiedzieć, także chrześcijanie innych wyznań, byli tymi, którzy rzeczywiście są solą tej ziemi i światłością świata. Drodzy, chcę wam życzyć Bożego błogosławieństwa. Zazwyczaj na święto reformacji, czy w dniu pamiątki reformacji nie składamy sobie życzeń, nie mamy takiego zwyczaju, ale pozwólcie, że od tego zwyczaju odejdę, życząc wam Bożego pokoju, życząc wam tego, by Boże Słowo, które wspólnie czytamy i każdy z nas może czytać w swoim domu, by było dla nas rzeczywiście fundamentem wolności, ale także nadziei, kiedy patrzymy na przyszłość. Życzę Bożego błogosławieństwa.